Stanach Zjednoczonych ponad połowa sporów rozstrzygana jest przez sądowe i pozasądowe ugody wypracowane w ramach mediacji. U nas, choć tak jak za oceanem, mediacja jest zapisana w prawie, wciąż mało osób z niej korzysta. 18 października to Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji w Poznaniu informacji o możliwościach i zaletach tej formy rozstrzygania sporów udzielali pracownicy Polskiego Centrum Mediacji. Masz, bierz. Mój mambo. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Jednak nie każda sprawa musi się kończyć w sądzie. Coraz częściej na wokandę trafiają sprawy rodzinne czy sąsiedzkie, w których strony nie mogą znaleźć rozwiązania swojego problemu. Jest jednak inny sposób – mediacja. Dziś na świecie, również w Polsce, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Dzięki takim dniom 10% więcej Polaków w porównaniu z zeszłym rokiem wie, czym jest mediacja. W zeszłym roku było to 40 parę procent. Wiele osób decyduje się wejść na drogę sądową, nie zdając sobie sprawy z możliwości polubownego rozwiązania konfliktu, jakim jest mediacja. Skorzystać z pomocy mediatora może każdy, a spraw, które nie muszą kończyć się wyrokiem sądu, jest bardzo dużo. Sprawy dotyczące spraw rodzinnych, kwestii rodzinnych, okołorozwodowych, opieki nad dziećmi, alimentów. To są sprawy gospodarcze związane z prowadzeniem działalności, czy to większej, czy mniejszej. Coraz częściej kwestie pracownicze pomiędzy pracownikami wewnątrz firmy, pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Mediacja ma wiele zalet, ale przede wszystkim jest rozwiązaniem tańszym i szybszym niż sprawa w sądzie. 36 razy taniej, 12 razy szybciej. O ile proces sądowy średnio w Polsce trwa 3 lata, postępowanie mediacyjne ma szansę skończyć się w ciągu 2-3 miesięcy. Jestem osobą na tyle kontaktową, że potrafię dogadywać się, dlatego uważam, że to jest bardzo dobry sposób i stąd właśnie chcę na ten temat jeszcze więcej poczytać. Mediacja jest dobrowolną próbą rozwiązania konfliktu, a to może być pierwszy krok do rozwiązania problemu.